Siema, to jest Stalker. A dzisiaj otrzymałem kurierem grę Bioshock Infinite. Tak jest. Tak, w kopercie była także ulotka od sklepu Best Play i reklama GTA 5. Tak. Ok, to taki szczegół. Ok, a więc tak. Tak to prezentuję. Nie kupiłem tej gry szybciej, ponieważ w ogóle nie wiedziałem, że ta gra wyjdzie po polsku. I znalazłem jedną aukcję na Allegro, gdzie pisało, że będzie po polsku. Przy English. Mam nadzieję, że będzie po polsku jednak. I tutaj pisze, nie wiem, jak ostrość się ustawi. Dobra. Pisze w każdym razie, że będzie... że da się to na terenie Polski odpalić. Tak, tutaj mamy, tak się prezentuje pudełko. No. Grać na Steama. Tak, i pudełko jest dosyć ciężkie. Tutaj mam informację, że dostanę jakąś lepszą zawartość. Ekstra zawartość, tak. Informacje. Jak wygląda z boku. Ok, otwieramy. Pudełko jest ciężkie, nie wiem, co tam będzie w środku. Ok, kurde. Jak zwykle na to trudności z otwarciem. Ok, otwarte. No, folia zdjęta. To nie jest naklejka, to jest tak po prostu na opakowaniu. Tak, dobra, otwieramy. Wezmę chwilę kamerę na bok, żeby to było jakieś do aktywacji. Tak, już tylko do aktywacji wypadnięte płyty. Chyba wypadnięte płyty. Nie są wypadnięte. Ok, a więc chwileczkę tylko wyciągnę tą kartkę z kodem. Ok, tutaj mamy kod do aktywacji z drugiej strony. Tak, zakładam ręką kod. Ok, a więc to wezmę na bok. Nowe uzbrojenie. Ok, dobrze. Płyt jest dużo, jak widać. Jedna płyta, druga płyta i trzecia płyta. Tak jest. I tu mamy książeczkę z instrukcją. Tak, ładnie wykonana książeczka z instrukcją. Kolorowa przynajmniej, nie wiem, kto w większości grach jest czarno-biała, albo jej w ogóle nie ma. Dają kartkę o epilepsji. Spoko to wygląda, podoba mi się. No, tak się to prezentuje. Jeszcze pudełko ładnie wygląda w środku. Tak. Tak to ogólnie wygląda. No, tutaj ładnie wykonane pudełko, są spoko. O, płyty cały czas wydaje mi się, że upadają. Ale tak powinno być, tak, spoko. Okej, a więc mówił do was Dr. Stalker, nara.